Wpisamy quizy i poszukamy tu jakiegoś quizu. Tylko nie wiem którego. Dobra. Chcę to. Jakie cechy najbardziej cię opisują? Dobra. Odwaga, lojalność, szczerość, szlachetność, kreatywność, inteligencja, spryt, oryginalność, pracowitość, koleżeńskość, uprzejmość, cierpliwość, ambicja, duma, przebiegłość, zaradność. Dobra, to. Dobra. Jaki kolor sierści miałby twój wilk? Szary, co kolor, który zwykle mają wilk. Biały jest śliczny, właśnie takiego koloru byłby mój wilk. Rudy, chciałabym, aby był podobny do lisa. Brązowy, lubię brązowy kolor i myślę, że on by... Byłby on odpowiedni dla mojego wilka. Czarny to piękny, mroczny kolor. Myślę, że wilk bardzo dobrze by się w nim czuł. Ja mam haskiego czarno-białego, wolę czarny. Jesteś czarodziejem czy mugolem? Czarodziejem. Czy to jest Hogwart? Czy to jest Hogwart? Dobra, nie wnikam. Ufasz swojemu wilkowi? Tak, to mój najlepszy przyjaciel, tylko czasami nie, w ogóle mu nie ufam. Tak. Gdzie chciałbyś, aby znajdowała się twoja szkoła magii? W górach, w lesie, nad jeziorem, nad morzem, w jakim mieście. Obojętnie gdzie, aby znajdowała się w Polsce, nie wiem, gdzieś indziej. Oczywiście, że w górach. W górach fajne widoki są. Jakie płci jest twój wilk? Żeńskiej. Z czego jest zrobiona twoja różdżka? Z pióra feniksa, z włosek żywiołowca. Co to jest? Jezu, co ja kliknęłam? Z pyłu leśnych wróżek, z magii Pegaza, z korzenia mandragory. Z czegoś innego, nie wiem. Z pióra feniksa. Aha. Co zrobiłbyś, czy zrobiłbyś wszystko dla twojego wilka? Tak, mógłbym się nawet dla niego poświęcić. Nie wszystko, ale tyle, ile dałbym radę. Nie, tak. Czy brałeś kiedyś udział w swym turnieju trójmagicznym? Dam tak wiele razy. Czy ty i twój wilk macie wspólne zainteresowania? Dobra. Jakiej wielkości ma być twoja szkoła magii? Jak największa, ani za duża, ani za mała. Fajnie by było, gdyby była mała. Największa. Czy chcesz, aby twoja szkoła magii mieściła się w zamku? Nie, w żadnym zamku. Która z tych trzech szkół magii jest twoja ulubiona? Szkoła magii czarodziejstwa Hogwart? Szkoła magii... Coś tam. Szkoła magii... To oczywiście, że Hogwart! Szkoła magii czarodziejstwa. Brawo, twój wilk zaprowadzi cię do Hogwartu. Leży w Anglii. To jest piękne zamczysko wzniesione na wysokiej skale nad jeziorem. W Hogwarcie są cztery domy. Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin i Hufflepuff. Jest zadowolony z wyniku? Podziel się nim w komentarzu. XD. Kto by Harry'ego Pottera nie oglądał? Jest to Stranger Things. Czemu ja ciągle coś klikam? Slytherin. Stranger Things. O! Dobra, dajmy to. Dobra, Stranger Things, kogo wolisz? Eleven, Max, Hargrove, Kali. Oczywiście, że Eleven. Kogo wolisz? Mike Wheeler, Will Byers, Dustin Henderson, Lucas Sinclair. Oczywiście, że Mike. Kogo wolisz? Barbara Holland, Nancy Wheeler. Nancy. Kogo wolisz? Steve Harrington, Jonathan Byers. Oczywiście, że Jonathan.
kogo wolisz? Jim Hopper, Bob Neve. On, bo on uratował wszystkich. Kogo wolisz? Joyce Byers, Karen Wheeler, Joyce Byers. Jakiego potwora wolisz? Demogorgon. Demodog Dart. Łupieżca umysłów. No w sensie on był najsłodszy. Serio? Ludzie woleli Demogorgona. Którą palę wolisz? Mikey 11, Lucas i Max. Mikey 11. No, przecież prawie wszyscy to wzięli. Są tu te reklamy. Którą palę wolisz? Nancy i Steve, Nancy i Jonathan. Nancy i Jonathan. Kto czeka na czwarty sezon Stranger Things? Ja. Piszcie w komentarzach. Którą z tych postaci lubisz najbardziej? O nie. I to będzie najtrudniejsze. Dobra, niech będzie ta. Eleven. Ej, to chyba wszyscy tak wybierali. Ta. XT. Aha, to wszystko. No dobra, czyli tak. Tu jest taki myśli. Popatrzmy. Popatrz. Test wiedzy o lisach. O, ten list inteligencji są. Do jakiej rodziny zwierzęcej należą lisy? Kotowatej. Co? Kotowatej? Aha. Ile gatunków lisów występuje na całym świecie? 8. 12? Aha. Nie znam się na lisach. Który z poniższych lisów jest najmniejszym na świecie? Lis rudy, fenek pustynny. On jest mega mały. Ile jest podgatunków lisów rudych? 40? 45, ojcu. W ilu umaszczeniach występują lisy pospolite? Strzelam. 8, a ja dałam 10, aha. W jaki sposób możemy odczytać intencje lisy? Z jego wyglądu, z wydawanych przez niego dźwięków, z ucho uszu i jego postawy ciała, z tego. Ze względu na spożywany pokarm lisy są mięsożerne, wszystkożerne, luźne, wszystkożerne. Na jaką wysokość potrafi skakać lis rudy? 1-2 metry? Co? Gdzie obowiązuje prawo zakazujące A dobra. Co? Ile różnych odgłosów wydają lisy? Około 40. Ile lat żyją lisy? Od 3 do 12 lat. Aha. Jaka jest maksymalna długość ogona lisa? 50 cm. Co potrafią lisy jako jedyni przedstawiciele z rodziny psowatych? Potrafią skakać, potrafią schować pazury, potrafią słyszeć przenikliwe piski. Chyba schować pazury, no. Jakich umiejętności pozbawione są nowonarodzone lisy? Nie widzą, nie słyszą, nie chodzą, nie potrafią schować pazurów, nie potrafią skłakać. Skakacie, nie słyszą mnie, czują zapach, nie... Dobra, chyba to. Dobra. Dobra. W jakiej sytuacji... Dobra. Trochę byś tu... Będzie tu dzisiaj quiz. No 20 minut niech będzie. Co byś wolał? Powiedzieć coś, z czego śmieliby się z twoi znajomi? Napisać coś głupiego na Facebooku, z czego śmieliby się twoi internetowi znajomi? Powiedzieć coś. Co byś wolał? Wejść niechcący w psie odchody, mając nowe buty?
Przewrócić się niechcący i poczuć nowe spodnie. To, bo to modnie wygląda. Coś wolał jest przez 5 lat jedzenie dla niemowlaków, jest przez 2 lata psią karmę. Oczywiście, że to kto to 7303 głosy? Ludzie, weźcie. Na szczęście tu jest 67111 głosów. Dobra. Co byś wolał? Kąpać się w basenie z aligatorami? Przechodzić przez pełną... Dobra, to przecież można założyć buty i uciec. Co byś wolał? Spóźnić się na koncert swojego ulubionego wokalisty? Spóźnić się na ulubiony film? No chyba na to, a w sensie i tak nie chodzę na to. Co byś wolał? Przespać noc w lesie? Przespać noc na bezludnej wyspie? Tu, bo tu mogą być jakieś w ogóle jedzenie, a w sensie zwierzęta są tutaj. Czemu ludzie to wybrali? Przecież tam nic nie ma. Dobra, nie wnikam. Ktoś wolał pójść do szkoły pracy w ośmierzającym stroju, pójść do szkoły w pracy w piżamie. No myślę, że chyba w tym bardziej. Co byś wolał? Wyznać swojemu wrogowi swoją największą tajemnicę, powiedzieć swojemu ulubionemu znajomemu negatywną opinię na jego temat. To. Co byś wolał? Powiedzieć fałszywe plotki, które rozpowszechniają się w całym kraju? Uwierzyć w fałszywe plotki? No chyba to bardziej. Co byś wolał? Być zraniony przez psa? Zranić psa. No już bym... Nie chciałabym zranić słodkiego pieska. To by było zbyt smutne. A w sensie takie małe ukrycie, nie to co. Co byś wolał? Wyjechać za granicę i już nigdy nie wrócić do swojej ojczyzny? Nigdy nie wyjechać za granicę. No to chyba to. Co mówisz? Nic! Elo, nic nie słyszę, już się dobra. Co byś wolał? Pić tylko ocet? Pić tylko olej bym wolała. Co byś wolał? Być uzależniony od alkoholu, być uzależniony od narkotyków? Już chyba od tego bym wolała. Co byś wolał? Czyścić toalety w centrum handlowym, czyścić toj. O Jezu, jakie toj. Co byś wolał? Mieć niedowagę, mieć nadwagę. O Jezu. To bym wolała. No halo, pokaż się. Aha, dobra. No to dobra. 13 minut nagrywamy, jeszcze będzie. Ekipa Freeza. Jaka kropka? Kontra Team X. Głosowanie, dobra. Która ekipa lepsza? Ekipa Freeza. Której ekipie są lepsze? Ekipa Freeza. Która ekipa tworzy lepsze materiały? Ekipa Freeza. Która ekipa powinna być bardziej popularna? Ekipa Freeza XD. W której ekipie są przystojniejsi mężczyźni? Jezu, na serio? Nie, ekipa Freeza. Serio? Weźcie, nie wymyślajcie. W której ekipie są piękniejsze kobiety? Zresztą moja wina, że lubię ekipę Freeza. Która ekipa ma lepszy dom? O, ta na pewno. Nie wierzę, że ktoś, że to wygrało, bo... To by było chyba nienormalne, jakby to wyglądało. No dobra. Czy ubierasz się jak inni? Zapinasz guziki koszuli od góry czy od dołu? Od góry. Którą nogę do spodni wkładasz jako pierwszą, prawą? Jak wkładasz buty? Stojąc, siedząc. Aha. Dobra. Tu jest i tak wiedząc. Więcej, Jezu. Dobra, najpierw zakładasz majtki, czy skarpetki? Najpierw majtki. Czy muszę o tym mówić tu?
Najpierw zakładasz bluzkę czy spodnie bluzkę? Na serio? Perfumujesz się po ubraniu czy przed? Po. Czy po przyjściu z pracy szkoły zakładasz domowy zestaw ubrań? Nie. Czy wieczorem szykujesz outfit na następny dzień? Czasami, ale nie. Czy robisz make-up przed założeniem ubrania, czy po, jak już, a rzadko robię. Układasz włosy przed założeniem ubrania, czy po, oczywiście, że po. Jak zakładasz swoje skarpetki, zwijam w kłębek. Halo. Aha, dobra, to już koniec. Serio? Ile wiesz o naszej planecie? Ile lat liczy Ziemia? O Jezu. Ile? No. Którą z kolei największą planetą jest Ziemia? Czwartą. Piątą? Aha. Który ocean jest największy? Atlantycki, spokojny, indyjski chyba. Spokojny, dobra, pomyliłam się. Prawda czy fałsz? Wnętrze Ziemi jest bardziej gorące niż powierzchnia Słońca. Fałsz. Prawda? Aha. Zorza polarna pochodzi od Słońca, Księżyca, wiatru. Księżyca, Słońca? Ja się nie znam. Większość naszej atmosfery składa się z tlenu, azotu, helu. Azotu? Aha. Interesujcie się, ja się nie znam. Którego zjawiska najmniej da się przewidzieć? Przeniesienia Ziemi. Jeśli średnia temperatura Ziemi wzrośnie o tę liczbę w stopniach Celsjusza, może być to szkodliwe dla globalnego ocieplenia, jaka to liczba. Dobra, dam 5 na 5. 1 na 5, aha, nie znam się. Perfekt. Które zwierzę zarzuca skórę co 2 godziny? Zrzuca. Wąż. Stopadowe głosowanie. Aha. Cholu. Aha. Aha, dobra. Co wolisz w listopadzie? Chłonne poranki, długie wieczory. Co wolisz w listopadzie? Kolorowe liście, kolorowe szaliki. Kolorowe liście. Co wolisz w listopadzie? Gorącą herbatę czy ciepłą pościel? Ciepłą pościel. Co wolisz w listopadzie? Klimatyczne seriale, zbieranie kasztanów. Zbieranie kasztanów? A ja lubię zbierać kasztany, trudno. Co wolisz w listopadzie? Wiatr, słońce. Wiatr. Bo nie liście wyglądają. Co wolisz w listopadzie? Płaszcze czy kurtki? Kurtki. Co wolisz w listopadzie? Kozaki i kalosze. Kozaki. Aha. Są okej? Rozpoczny test. Dobra. Kto to jest? Ariana Grande! Kto to jest? Jezu, nie wiem. Strzelam. Trudno. Trudno. Ja się nie znam. Tu jest bardzo mało. Justin Bieber. Jezu. Nie będzie to. Nie. Poszło ci całkiem nieźle z... Co? Jaki wynik? 6 na 10! 4 osób nie zgadłam. Lady Baba X. Włącz myślenie, aha. Dobra. Witaj, mam dla ciebie kilka zagadek, które rozwiązują tylko osoby z... Blablabla. Ile liczb trzycyfrowych można ułożyć
z cyfr 3, 6, 9. 963, 639, 396, 369, 6? Aha, dobra. Spójrz na obrazek, co powinno znajdować się w miejscu pytajnika. O Jezu, inna odpowiedź. 12? To skąd to tu zero się wzięło? Leci samolotem nad lasem. Jeśli rzucisz kilogram cukru i kilogramowy kamień, które z nich wypadnie pierwsze do morza? Cukier. Inna odpowiedź? Aha. Lekarz przepisał ci 5 tabletek, które masz przyjmować co 15 minut. Jeśli pierwszą tabletkę przyjmiesz o 15, to o której weźmiesz ostatnią? Dobra. Czyli tak. Co 15 minut. Następna będzie 15:15. To będzie druga. Trzecia 15:30. Czwarta 15:40. Czekaj. 15:45. Dodać 15. O 16. Jest. Ile krawędzi ma sześcian? O Jezu. Nie wiem. 12 XD. Jeśli policzysz od 1 do 100, ile jedynek spotkasz po drodze? To tak. Raz. To 1, 2, bo 10, 11, 21, 31, 41, 51, 51, 61, 71, 81, 91 i 100. 12, ale to inna odpowiedź. 21? 1, 10, 12. Aaaa! Jezu, zapomniałam o tych. Monika kupiła w sklepie czekoladę, która kosztowała 4,70. Zapłaciła 20 zł banknotem. Jaka jest najmniejsza liczba monet, którą mogłaby jej wydać sprzedawczyni? 3. 5? Aha. Mówi się, że rękami, ręcami czy rękoma. Rękoma. Inna odpowiedź? Aha. Przez łąkę idą gęsiego trzy gąski. Pierwsza z nich mówi: przed sobą widzę łąkę, za sobą widzę gąskę, a za sobą widzę gąskę. Druga. Przed sobą widzę gąskę, za sobą widzę gąskę. Trzecia. Przed sobą widzę gąskę, za sobą widzę gąskę. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Gąski chodzą w kółko. Trzecia gąska kłamie. Aha! Kiedy Rafał miał 4 lata, jego siostra była 2 razy młodsza od niego. Teraz Rafał ma 100 lat. Ile lat ma jego siostra? 2 razy. Czyli 50. Co? No 100 na 2 to 50. To czemu nie napisali o 2 lata młodsza? Ludzie! Czas na finałowe pytanie. Czy uważnie rozwiązałeś ten test? Jeśli twoja odpowiedź brzmi tak, to na pewno sobie poradzisz. Ile pytań w tym teście miało mniej niż 5 odpowiedzi? Co?
słabo. Tylko na jedno dobrze odpowiedziałam? Oj, cło? A, tylko na to. XD. Dobra, to już zrobiliśmy. A już jest 25 minut. No to pa.